Wspomniała Pani wczoraj, Magdalena Natalik, Wrocław.pl. Wspomniała Pani wczoraj takim jednym czy dwoma zdaniami o nowej książce, do której się Pani przygotowuje. Wiem, że to będzie chyba książka o stosunkach polsko-ukraińskich, bądź nie. Już mówię, tak. Chciałabym zapytać, tak, bo mówi się o tym, że ta pierwsza książka po Noblu bywa bardzo trudna. Czy Pani czuje taki ciężar, czy też po prostu będzie to książka taka jak, przygotowanie było tak jak do wszystkich innych? Dziękuję. Dziękuję. Ja się nawet nie przygotowuję, bo ja już mam tę książkę rozgrzebaną, tylko nie mam czasu od jakiegoś czasu do niej wrócić i rzeczywiście potrzebuję trochę czasu, ale nie sądzę, żeby to miała być książka o stosunkach polsko-ukraińskich. Nie wiem, skąd się to pojawiło i dlaczego jakoś zatoczyło takie kręgi. Myślę, że ta książka zaskoczy wszystkich. Ona jest, jakby nie ma nic wspólnego z, że to tego, czego się boję po tej nagrodzie, to, że będą wobec mojego pisania jakieś oczekiwania niesamowite, jakieś, nie wiem, próby naprawy świata i tak dalej. Ale ponieważ ta książka jest dosyć zaawansowana już, to ona naprawdę nie ma żadnego związku z jakąś polityką historyczną. Wydaje mi się, że będzie zaskoczeniem, że będzie ciekawa, ale na takim poziomie, na jakim zwykłam się komunikować ze swoimi czytelnikami, czyli na poziomie literatury, na poziomie głębokim, na poziomie metafory, kontekstu literackiego, do którego ta książka nawiąże. Także naprawdę nie mogę się już doczekać, kiedy wrócę i będę mogła sobie spokojnie pisać. A kiedy premiera? No właśnie, jak dostanę troszkę spokoju, jak mi się uda wywalczyć w tym wszystkim, myślę, że w przyszłym roku będzie ta książka. Może o tej porze już pojawi się tutaj. Widzę, moje wydawnictwo siedzi, to będziemy robić wszystko, żeby ona się ukazała. Proszę bardzo. Proszę. Momencik, przekażę mikrofon, dobrze? Zadajmy pytania do mikrofonu. Dzień dobry, Sandra Pawlikowska, Telewizja TVN. Ja mam takie dość banalne pytanie. Chciałam zapytać, czy pani wierzy, że ta wyjątkowa nagroda będzie miała realny wpływ na poziom czytelnictwa w Polsce? A może ma pani jakiś pomysł, jak ten poziom czytelnictwa zwiększyć? Wydaje mi się, że będzie miała wpływ, przynajmniej w jakimś okresie teraz, kiedy jest, jakby dużo się dzieje medialnie wokół moich książek i mnie, i pewnie to się też rozkłada na inne tytuły. I to już jest widoczne w statystykach, że ludzie rzucili się, żeby tę książkę kupować i czytać, i sprawdzać, i wyrabiać sobie opinie. Bardzo bym chciała, żeby Polacy czytali tak jak na przykład Czesi. Ale też zdaję sobie sprawę z tego i jestem daleka od takich hura optymistycznych założeń, że książka musi trafić pod strzechy. W historii druku nigdy nie było tak, że wszyscy czytali, czy że większość czytała. Książka jest literatura, powieść, to jest wyrafinowany rodzaj komunikacji. Trzeba mieć jakieś kompetencje do tego też, żeby zrozumieć, więc właściwie może nie powinno chodzić o ilość, ale o jakość czytania, o zrozumienie, o przełożenie też tych myśli i tych przeżyć, które się wiążą z czytaniem literatury na życie zewnętrzne, na relacje międzyludzkie, na umiejętność interpretacji zdarzeń, które nas otaczają, na ogólny poziom kultury. Proszę bardzo. Iwona Rosiak, TVP, redakcja Pegaza. Jako laureatka Nagrody Nobla, jakie miałaby Pani rady, kilka rad dla debiutanta, który chce rozpocząć pracę nad prozą właśnie? Parę rad od noblistki dla takiego zupełnie świeżego człowieka. Czasami przychodził mi do głowy taki pomysł, żeby przywiązać się czymś nogą do biurka, bo tak naprawdę wydaje mi się, że pisanie prozy, pisanie powieści w dużej mierze zależy od swego rodzaju reżimu, który sobie wprowadzimy do pisania, do życia. Pisanie powieści przekłada się też na życie codzienne. Właściwie trudno oddzielić jest to, kiedy się żyje od tego, kiedy się pisze. To się wszystko nakłada. Właściwie
tak przypatrując się swojemu życiu, ja nie mam wakacji ani świąt cały czas. Jeżeli nie piszę fizycznie, to jakoś jestem wewnętrznie, emocjonalnie, intelektualnie zaangażowana w ten proces powstawania, wymyślania, tworzenia, szukania czegoś, jakiegoś researchu. Więc to się nigdy nie kończy. I tylko mogę pani powiedzieć, że kilka razy w życiu prowadziłam warsztaty albo seminaria z creative writing i widziałam, jak jest bardzo dużo utalentowanych ludzi, którzy mają ogromne kompetencje językowe, umieją pisać, łatwo im to przychodzi, mają wielką wyobraźnię, potrafią opowiadać, ale jednak nie zostają pisarzami ani nie zostają pisarkami. I wydaje mi się, że to właśnie ale wiąże się z umiejętność prowadzeniem reżimu w swoje życie i jakby poświęcenia też ogromnej ilości swojego życia. Więc tutaj ta pierwsza selekcja chyba bierze się z nieumiejętności, czy niemożności, czy temperamentu, niezorganizowania się do pisania. Tak naprawdę pisanie jest jednym z najbardziej samotnych zawodów świata, ponieważ nigdy nie można w trakcie powstawania jakiegoś tekstu większego, nigdy nie można się tym podzielić, bo nawet najbliżsi ludzie, przyjaciele, ukochani, nie można im opowiedzieć tego, co się robi. Można im w skrócie tylko jakoś przekazać sens tego wszystkiego. W związku z tym pozostaje się czasami przez długie lata sam na sam z tym wymyślonym, skonstruowanym światem. Troszkę bliżej mikrofonu. Skonstruowanym światem i no i to jest taki rodzaj samotność, taka samotność długodystansowca po prostu. Proszę. Gratuluję, Olga. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym zapytać o taki efekt, wymiar celebrycki tego Nobla. Krótki wstęp, kiedy ten słynny czwartek nastąpił, od razu poprosiliśmy Karola Maliszewskiego, czyli twojego przyjaciela, sąsiada, człowieka, z którym organizujesz Festiwal Góry Literatury, o komentarz. I oczywiście on żartem rzucił, że jest załamany, bo w lecie, kiedy przyjedzie na kolejne góry literatury tłum ludzi z całego świata, to gdzie wy ich położycie? Co z nimi zrobicie? Też się tym martwiłam już. Już powstał pomysł pola namiotowego. Nie, rzeczywiście boję się o tym myśleć, bo już ta ostatnia edycja festiwalu pokazała, że to trochę przerasta nie tylko nasze siły logistyczne, z tym można coś jeszcze zrobić, ale też możliwości jakby zaabsorbowania tych ludzi przez lokalne hotele, restauracje i tak dalej. To jest malutka miejscowość gdzieś na granicy, na końcu świata. Ale myślę, że to jakoś spróbujemy jak to wszystko się da rozwiązać. Ja się cieszę, że bardzo bym chciała, żeby ten festiwal wrósł tam, w tamte okolice i żeby się stał takim festiwalem, jakim jest High on Way. Czy, nie wiem, czy państwo znacie, jest w Wielkiej Brytanii taki ogromny, jeden z pierwszych festiwali, które się odbywają corocznie właściwie na pastwisku. Rozkłada się namioty, przyjeżdżają dziesiątki tysięcy ludzi i jakoś to wszystko się tam dzieje. No, nie życzyłabym sobie dziesiątek tysięcy ludzi, ale no, cieszyłabym się, żeby to miejsce ożywało na czas festiwalu. Ja tylko jeszcze jedno, druga część tego pytania o twój indywidualny efekt tego Nobla, bo znamy cię i lubimy być z tobą tutaj we Wrocławiu, na Nowych Horyzontach czy na innych wydarzeniach kulturalnych. Wczoraj opowiedziałeś anegdotę o Wisławie Szymborskiej i kawiarni w Krakowie. Jak ty sobie, ale to były inne czasy, 96 i 2019 rok, jak sobie wyobrażasz siebie, takie życie normalne, codzienne po Noblu? Jeszcze nie miałam okazji sprawdzić, ale to się dzieje tak, że na przykład dzisiaj wjeżdżaliśmy tutaj na rynek i pierwszy raz w życiu wjechałam samochodem na rynek, ale zawsze jak przechodziłam przez rynek i widziałam jakieś czarne limuzyny wjeżdżające, to się tak się zastanawiałam, kurczę, co trzeba osiągnąć, żeby wjechać samochodem na rynek we Wrocławiu. No i teraz mi się to zdarzyło, ale ludzie się uśmiechają, są fajni, mili, poznają mnie. Wczoraj na spacerze z psem w parku, z taką wielką też kulturą, zachowywali dystans, nawet jak widziałam, że się uśmiechają z daleka. No, może będzie trudno i na przykład zawsze uwielbiałam gdzieś szperać po w lumpeksach na przykład, teraz będę zaczepiana. Nie wiem, jakoś sobie poradzę z tym. Proszę. Ale pani Magdaleno, umówiliśmy się na jedno pytanie od redakcji, tego się trzymajmy. Proszę.
Nie, nie, tam pan. Mhm. Już podaję, już. Dzień dobry, Adam Szajas, magxiążki.pl. Pani Olgo, mam takie pytanie, bo wczoraj miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu na targach książki we Frankfurcie z Margaret Atwood i ona tam bardzo, bardzo jasno i klarownie opowiadała się po pewnej stronie politycznej, bardzo dużo mówiła też o przyrodzie i w związku z tym pytanie, czy według pani żyjemy w takich czasach, że pisarz, pisarka może być też przewodnikiem takim nie tylko duchowym, literackim, ale też wskazującym drogę w zwykłym, codziennym życiu, po której stronie możemy albo powinniśmy się opowiadać? No myślę, że zawsze tak było, nawet jeżeli poglądy... Dzisiaj mamy, żyjemy w takich czasach, że pewnie to chodzi o media, które są krótkie, zwarte i jakoś jasno formują, ale też upraszczają wypowiedzi bardziej skomplikowane, że domaga się od ludzi kultury takich prostych komunikatów. Ale przecież jak sobie przypomnimy 100 lat temu autorów książek, powieści, to oni też mieli bardzo zdecydowane poglądy na jakiś temat, tylko mieli inne warunki formułowania tego. I ja się bardzo boję upraszczania czegokolwiek. Strasznie się boję takich prostych komunikatów. Po na przykład wczorajszym spotkaniu, tym pięknym w NFM-ie, dzisiaj tak tylko rzuciłam okiem w internecie, przesuwając strony. Właściwie jedyna rzecz, która wybiła się, to zdanie, że to Karczuk twierdzi, że za 50 lat będziemy się wstydzić, że jedliśmy mięso. I właściwie z tych 2 godzin naszej dyskusji coś takiego wypada i to dalej idzie, jest komentowane, już tam jest kupa w ogóle komentarzy i to ten rodzaj przerabiania informacji jest strasznie wymagający i jakoś jest przeciwny literaturze, bo to jest tak, że kiedy formułuje swoją wizję, chce się skomunikować z drugim człowiekiem po drugiej stronie kartki, to staram się to zrobić w dosyć wyrafinowany literacki sposób. Pokazać różne punkty widzenia, nie wiem, pokazać głębsze konsekwencje i liczę na taki pełen refleksji odbiór. I spędzając 8 lat nad książką, potem jestem sprowadzona do jakichś tam 3 statementów, to jest takie, no odbiera siłę trochę i wtedy jakby rzuca jak nas pisarzy do walki, której wcale nie chcemy ani nie wymagamy. Aczkolwiek ja jestem osobą polityczną i wydaje mi się, że każdy refleksyjny człowiek też musi być osobą polityczną, ponieważ no, ma najprawdopodobniej jakiś światopogląd. Mhm. Katarzyna. Katarzyna Janowska, Onet. Wielkie gratulacje, Olgo. Ta nagroda to przede wszystkim nagroda dla pisarki, ale też ten moment jej ogłoszenia to był moment, który zwraca uwagę na idee, które są w twojej książce. Ta literatura jest literaturą idei. I powiedz mi tak, ty bardzo mocno zabrałaś stanowisko na konferencji przed wyborami. Zachęcałaś do głosowania za demokracją. Jak oceniasz teraz ten wybór, którego Polacy dokonali? Powiem szczerze, że to nie jest wybór, który by mnie uszczęśliwił. I nie czułam się, kiedy siedzieliśmy w Stuttgarcie gdzieś tam i oglądaliśmy pierwsze statystyki, nie czułam się specjalnie szczęśliwa. Ale z drugiej strony optymistycznie próbuję znaleźć w tym wszystkim jakieś nowe otwarcie, jakieś drugą szansę, jakiś oddech i bardzo się cieszę, że parlament się odnowił, że weszli ludzie też chyba po raz pierwszy od tamtych wyborów, jeszcze chyba od poprzednich. Naprawdę jest tak, że weszła osoba do parlamentu, na którą głosowałam, więc to mam takie poczucie jakby osobistego kontaktu teraz z tym parlamentem. A można wiedzieć? Można poznać nazwisko? Nie, to chyba są jakieś takie już trochę intymne tajemnice. A powiedz mi jeszcze, czy masz już pomysł na mowę noblowską? Dziękuję bardzo. Nie mam. I trochę się martwię, że tak dużo się zajmuję tutaj jakby jeszcze tym rozpakowywaniem się po Noblu. Ale wiem
co bym chciała powiedzieć i zdaję sobie sprawę, że to, co kiedyś odkryłam po prawieku jako młoda dziewczyna, kiedy pisałam pierwszą, właśnie te jedne z pierwszych książek, nie miałam świadomości zupełnie, że tylu ludzi może je przeczytać. I pamiętam ten moment, kiedy sobie uświadomiłam, że jest nakład, ale ten nakład może być jeszcze podwojony, bo są biblioteki, ludzie sobie pożyczają książki i że tylu ludzi przeczyta, co napisałam. To jest niesamowite uczucie odpowiedzialności za to, co się mówi, ale też takiej... No wiesz, jak każdy człowiek, który wie, że jest słuchany, to znaczy, że to, co wypowiada, jest ważne, że może zmienić. I teraz mam wrażenie, że tej noby noblowskiej, że tą mowę noblowską będzie słuchało albo potem przeczyta mnóstwo ludzi i że ona będzie miała zasięg ogólnoświatowy. I muszę bardzo starannie pomyśleć o tym, które z rzeczy, które są dla mnie ważne, będę chciała tam umieścić. Aczkolwiek nie mam jeszcze zielonej idei, jak to zrobię w ogóle, w jaki sposób to wykonam. Proszę bardzo. Jerzy Dudzik, Gazeta Senior. Czytać ze zrozumieniem to jest ogromna sztuka, a żyć ze zrozumieniem? To jeszcze większa sztuka. tak. Proszę bardzo. Celina Marchewka, Gazeta Wrocławska. Jak pani zdaniem w naszej obecnej sytuacji społeczno-politycznej wygląda sytuacja literatury, teatrów, muzeów? Czy ma się dobrze, czy być może jakieś zagrożenia czekają w przyszłości? Bardzo niepokojące jest w Polsce to, co wydaje mi się też wszyscy widzimy, mianowicie, że żyjemy w obliczu dwóch takiego żywiołu jednego, który ma pewną wizję rzeczywistości, bardzo ideologiczną i próbuje tę wizję jakby zakorzenić w rzeczywistości instytucjonalnej. Myślę na przykład o muzeach, o sytuacji muzeów, które wymykają się pewnej wizji historii politycznej. Myślę też o tym, co się działo, no, strasznie bolesne, myślę, że to jest jak w soczewce widoczne właśnie tutaj we Wrocławiu z Teatrem Polskim. Więc taka próba ręcznego sterowania kulturą zawsze się źle kończy. I no, prosty apel właściwie, czy proste rozpoznanie polega na tym, że kultura jest czymś, czego właściwie mechanizmów powstawania dokładnie nie rozumiemy. To jest jakaś chęć komunikacji się na bardzo szczególnym poziomie, chęć wymiany informacji, potrzeba interpretowania wydarzeń, tych, które się dzieją codziennie, ale też pewna próba wyrabiania sobie zdania o całym kontekście zdarzeń, o historii, o znaczeniu potężnych wydarzeń historycznych i tych drobnych, które koło nas zachodzą. Więc kultura to jest coś, co trudno zdefiniować właściwie. To jest tak trochę jakby jakaś produkcja, wszyscy się zbieramy i produkujemy coś, co potem przybiera kształt spektaklu albo właśnie, nie wiem, wystawy w muzeum, coś, co prowokuje, co czasami opowiada, interpretuje i nie ma sposobu tym dowodzić. A jeżeli są sposoby, no to znamy je niestety z czasów wszelkich rządów autorytarnych, które próbowały narzucić kulturze swoją wizję. No i to się źle kończyło po pierwsze dla kultury, ale jakoś tam z czasem też dla tych prób i dla tych rządów. Kulturą nie można po prostu manipulować. Proszę. Dzień dobry, raz jeszcze gratulacje. Krzysztof Janoś, Wirtualna Polska. Chcielibyśmy panią zaprosić do naszej akcji Gdyby nie książka z okazji Nobla. Zorganizowaliśmy tę akcję. Pytamy w niej o taką najważniejszą książkę w życiu, która jakąś panią ukształtowała, zmieniła. Czy ma pani taką książkę teraz na myśli? To trudne pytanie, bo wydaje mi się, że nie jestem w stanie tego wszystkiego, co przeczytałam i przeżyłam, sprowadzić teraz do jednego tytułu. Byłaby to straszna niesprawiedliwość wobec tych innych książek. I życie jest takim jednak strumieniem i w różnych momentach życia różne rzeczy są dla nas ważne. Chyba nie ma takiej jednej książki dla mnie. Dziękuję. Proszę.
Michał Hernest, Wrocław.com. Artur Miller powiedział, że dla niego wielki dramat to są wielkie pytania albo tylko technika i że nie wyobraża sobie dramatu, który nie stawia sobie za cel próby zmienienia współczesnego świata. Czy dla pani jest bliskie to podejście? Powiem szczerze, że nigdy nie pisałam, nie projektowałam jakiejś swojej powieści w taki sposób, że miałaby ona zmieniać świat. Wydaje mi się, że to za duże oczekiwania wobec literatury, ale czasami efekty uboczne jakiegoś tekstu, którego byłam autorką, rzeczywiście tak działają. I to jest cudowne. Ale wydaje mi się, że literatura to nie jest manifest, to nie jest odezwa polityczna, która ma wyciągnąć ludzi na ulicę i spowodować, że oni coś zrobią. To jest kwestia zmiany poprzez refleksję. To, co dla mnie jest najważniejsze w moim rozumieniu literatury, to, że literatura daje nam możliwość zmiany perspektywy. Że tak jak media, ich cały impact idzie na to, żeby ustalić jakąś wspólną perspektywę. Albo jeżeli są podzielone politycznie, to ustalić jakieś dwie czy trzy, ale jednak wspólne perspektywy, uprościć, zrobić z tego taką informację, która by była zwarta, sensowna i w gruncie rzeczy trafiała do wszystkich. To zadanie literatury jest dokładnie odwrotne. Dokładnie odwrotne. Polega na tym, że należy pokazać, że to, co nazywamy rzeczywistością, może być oglądane z wielu stron i że te perspektywy się różnią i że one są równie uprawnione i że nie powoduje to zaraz pójścia na wojnę i zabijania kogoś, kto myśli inaczej, tylko że w tym świecie jest miejsce na to, żeby postrzegać to nasze wspólne doświadczenie w różny sposób. I to jest absolutnie fascynujące, a także to w literaturze, że daje nam ona możliwość, na przykład dobra powieść. Ja często jak mówię literatura, to mam na myśli powieść. Przepraszam wszystkich poetów i dramaturgów na sali, że dobra powieść daje nam możliwość życia życiami innych ludzi. To jest coś niesamowitego i właściwie chyba żadne inne medium nie daje nam takiej możliwości. Czytając dobrze napisaną powieść, żyjemy jako ktoś inny przez jakieś 2 tygodnie, miesiąc. Widzimy jego oczami, doświadczamy świat, który już przeminął albo którego jeszcze nie ma. I dla psychiki człowieka myślę, że to jest nieprawdopodobnie ważne. Porzucamy swoje własne ego, kontrolujemy jego rozrost. Wydaje mi się, że jest jakiś związek statystyczny między wielkim ego, a nie czytaniem. I w ten sposób stajemy się jako ludzie, czytelnicy dobrej literatury, po prostu bardziej świadomi. Poszerza się nasza świadomość. Jeszcze, gdzie powędruje Nobel? Przepraszam tylko pytanie. Bardzo. Gdzie powędruje Nobel? Tylko mam pytanie. Bardzo pana przepraszam, ale to już przeszło. Czy do pani domu, czy do Wrocławskiego Domu Literatury, czy do muzeum? O nie, no przecież nie oddam w ogóle Wrocławskiemu Domu Literatury, nie? Czy medalu. Pan nie oddasz? Pyta pan, czy oddam wam medal. No pewnie. Proszę bardzo. Dzień dobry, Robert Migdał. Ja chciałem zapytać, bo mówiła pani o tym rygorze pisania. Jak wygląda taki zwykły dzień noblistki? Czy rano idzie pani z psem, później 5 godzin pisania, później pranie, sprzątanie, gotowanie i znowu 5 godzin pisania? Jak to u pani wygląda? Ja jestem noblistką chyba dzisiaj 8 dzień. I to są najbardziej dziwaczne 8 dni w moim życiu. I w ogóle jeszcze nie mam żadnego reżimu w tym wszystkim. W domu mamy nierozpakowane walizki, szukamy gwałtownie butów pogubionych. Telefon w ogóle mój już się zawiesza bez przerwy, bo nie jest w stanie przerobić tego wszystkiego. Także to pytanie będzie miało sens za rok, myślę. Wtedy będę wiedziała, jak to się wszystko ułoży. Ale to, do czego tęsknię w tej chwili i chciałabym, żeby się to już przewaliło wszystko i już mam plany. Chciałabym powrócić do pisania i naprawdę już się łapię na tym, że nie wiem, jadąc tutaj na konferencję prasową, zaczynam myśleć już zdaniami czy obrazkami z kolejnej powieści. Także wydaje mi się, że już osiągnęłam taki moment, że przemęczenia i kompletnego jakby nasycenia tym szumem wokół nagrody i że za chwileczkę sobie tam wymknę się z tego do pisania. Proszę.
Magda Ilkman, Schlesien heute. Ja chciałam się spytać, ponieważ wspomniała Pani, że nie ma czegoś takiego jak powieść historyczna, bo każda powieść jest jakby powstaje w swoim czasie, ale jednocześnie, tak jak Pani wspomniała, prowadziła Pani research przez 8 lat do ksiąg Jakubowych. Jaką rolę zajmuje historia w Pani twórczości, jakby Pani mogła doprecyzować? No to jest, ja się nigdy nie interesowałam historią przed księgami Jakubowymi. Bardziej pociągała mnie biologia, proszę usiąść. Takie rzeczy związane raczej ze ścisłymi naukami, jeżeli mogłam mieć jakieś hobby. I rzeczywiście mogę powiedzieć, że po księgach Jakubowych jestem jako taką znawczynią XVIII wieku, ale niespecjalnie moja wiedza się pogłębiła na temat historii jako takiej. Wydaje mi się, że historia dostarcza nam mnóstwa tematów do refleksji, że instynktownie szukamy w niej takich wydarzeń, które się mogły powtarzać, że szukamy w niej jakiegoś sensu, jakichś powodów, które doprowadziły do sytuacji, w której znajdujemy się teraz. I wydaje mi się, że nie ma ustalonej historii, to na pewno. To znaczy, że każda generacja, każdy stan umysłu współczesnego człowieka widzi to, co się wydarzyło zupełnie w inny sposób i też tak powinniśmy podchodzić do historii. To znaczy dzisiaj, żyjąc jako 21-wieczni ludzie, możemy dokonywać refleksji nad historią w zupełnie inny sposób, niż dokonywali tego pisarze historyczni, na przykład czy ludzie żyjący na początku XX wieku, czy jeszcze wcześniej. W związku z tym, tak, rzeczywiście miałam taką ideę, że każde pokolenie z tą nową wiedzą powinno jakby jeszcze raz spróbować zrozumieć to, co się zdarzyło w przyszłości, tymi nowymi narzędziami i metodami, które dzisiaj posiadamy, przez które lepiej widzimy to, co się zdarzyło. Więc wydaje mi się, że dla pisarzy powieści historycznych to jest jakby nieskończony obszar do eksploracji nieustannie. Nawet gdyby mieli powtarzać te same postaci historyczne czy te same epoki. Czyli ten postulat znajdowania nowych perspektyw, nowego punktu widzenia jak najbardziej działa także w przypadku reinterpretacji historii. Wydaje mi się, no jesteśmy świadkami właściwie od drugiej połowy XX wieku takiego postulatu feministycznego, żeby zrozumieć historię, spojrzeć na historię jeszcze raz, ale tym razem już widząc w niej kobiety. To jest to, co się nazywa hair story. To jest dla mnie, pamiętam, że to dla mnie było kilkadziesiąt lat temu, jako dla młodej dziewczyny, ogromne odkrycie. I w jakimś sensie robiłam to też w księgach Jakubowych. Bardzo możliwe, że nowymi tematami, które się pojawią dla pisarzy historycznych, będzie na przykład rola natury, rola relacji, które wiążą ludzi ze sobą, a których jeszcze zupełnie nie rozumiemy, czyli powiedzmy sobie efekt motyla, który chyba jeszcze nie został rozpisany tak dobrze jakby fabularnie w powieściach. Wydaje mi się, że kwestia zwierząt. Pojawiły się w ostatnim czasie takie cudowne książki na przykład udziału zwierząt w czasie wojen. Wychowywani byliśmy, uczyliśmy się na lekcjach historii, jakiejś takiej historii strasznie uproszczonej właśnie, historii panów we frakach, którzy pojawiają się gdzieś w bryczkach, wjeżdżają na jakieś rynki i podpisują jakieś porozumienia między sobą albo potem wysyłają jakichś innych mężczyzn na fronty, gdzie ci mężczyźni się zabijają. Nie wiedzieliśmy zupełnie, co się wtedy dzieje z kobietami, z dziećmi, ze zwierzętami, jak przyroda na to reaguje. Więc ja mam taki piękny obraz jeden, który zawsze wraca do mnie, kiedy mówię o tych sprawach. Kiedyś byłam w Korei i pojechaliśmy na granicę dwóch Korei, północnej i południowej. Tam jest wymyślony taki ogromny pas pośredni, jak to się nazywa, demarkacyjny, czy w każdym razie jest pas dzielący oba kraje, który ma 2-3 kilometry szerokości. I to, co mnie najbardziej zdumiało, to właśnie nie jakaś refleksja polityczna nad dwoma ustrojami, które panują w tych krajach, nad przyszłością tego i tak dalej. Tylko zobaczyłam na tym ogromnym pasie szerokości 3 kilometrów coś nieprawdopodobnego.
pas dzikiej przyrody, po której chodzą zwierzęta, sarny, które się nie boją, ponieważ się czują w tym wszystkim absolutnie bezpieczne. Cudowna roślinność, po prostu raj w strefie demarkacyjnej między dwoma zwalczającymi się krajami. I myślę, że to jest też taka piękna, głęboka metafora, którą warto przemyśleć, kiedy myśli się o naszych ludzkich utarczkach, wojnach, problemach i o tym, jak to wszystko wciąga przyrodę, dziką przyrodę. Mhm. Proszę bardzo. Dzień dobry, Dorota Oczek, Gazeta Wyborcza. Mam pytanie takie, czy myśli pani, że jakimś rodzajem naiwności było myślenie? Ja tak myślałam, że Nobel dla pani będzie miał jakąś taką siłę jednoczącą na społeczeństwo Polaków, że po prostu wszyscy się będziemy cieszyć i gratulować Noblicy. Tymczasem hejt znany nam już, skierowany w pani osobę, powrócił. To szambo znowu wybiło. Co pani o tym myśli i czy pani się tego obawia? Dziękuję. Się zupełnie przestałam przejmować hejtem po tym doświadczeniu pierwszego hejtu, który jakoś mnie przeorał, ale z którym sobie bardzo szybko psychologicznie poradziłam. I dzisiaj myślę, że hejt jest po prostu częścią naszej rzeczywistości. To jest tak, jak no nie wiem, jak są ludzie źli, którzy nie wiem, włamują się do sklepów i kradną, albo coś nawet meteorologicznego, co po prostu się zdarza i jest nieprzyjemne, ale nad którym musimy przejść. Nie mówię, że do porządku dziennego, bo to powinno być ścigane i powinno się stosować jakąś taką wielką, też ogromną pedagogikę. I myślę, że ten hejt też jest w ogromnej mierze sterowany. Bardzo często jest związany z jakąś psychopatologią. Wydaje mi się, że ta nagroda dla mnie, którą dostałam, jednak zjednoczyła bardzo ogromną ilość Polaków. Ja byłam poza granicą, ale dochodziło do mnie to, co się działo w Polsce. Widziałam zdjęcia, ludzie mi przysyłali. Myślę, że był to jednak rodzaj radości takiej nawet, która wykraczała poza różnice światopoglądowe. No i strasznie się z tego cieszyłam. Właściwie to ogromne przeżycie, właśnie takie ponadliterackie. Ludzie się cieszyli, ponieważ mam wrażenie, że w Polsce potrzebujemy jakiegoś sukcesu w końcu. I akurat tak się zdarzyło, że ja się w to z tym Noblem wpisałam. Ale prawdopodobnie, gdybyśmy wygrali jakieś mistrzostwa albo gdyby się coś takiego wydarzało, to ludzie by się też cieszyli. No jest przykro, że tak bardzo potrzebujemy poczuć się mocni, poczuć się dobrzy, poczuć się mądrzy, poczuć się, że należymy do świata, że świat nas nie odrzucił, ani my też się od świata nie odłączamy. I jeżeli mieliśmy te kilka dni po Noblu takiej euforii, a widziałam, że tak było, no to się strasznie cieszę i jestem dumna, że mogłam dostarczyć czegoś takiego. Ja tylko jedno zdanie już oddaję głos. Zwracam twoją uwagę, że za mojego życia przyznano 3 nagrody literackie Nobla w dziedzinie literatury w Polsce, a w życiu nie wygraliśmy żadnych mistrzostw. No właśnie, tak, tak. Przepraszam, bo nie wiedziałem kto. Ktoś? Pani, proszę. Mariana Wrodę, TV24. Wczoraj przy wręczaniu kluczy do naszego miasta prezydent Jacek Sutryk wspomniał też o drugim kluczu. Czy mogłaby, myślę, że ten drugi klucz jest bardziej symboliczny. Czy może nam pani zdradzić, uchylić robka tajemnicy, o czym mówimy? Ten klucz jest tutaj na koniec konferencji. Przeczytam państwu oświadczenie pana prezydenta i noblistki. Dobrze? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę. Tam jest mikrofon? Jest. Gratuluję, Olgo. Chciałam zapytać, do kogo ty byś chciała podejść w tej kawiarni? Do kogo noblistka Olga Tokarczuk podeszłaby, żeby powiedzieć, przeczytałam pani, pana i jestem zachwycona? Mhm. Bardzo ciekawe pytanie. O tak, ale do gospodina, do Georgija to ja już podchodziłam wiele razy i strasznie się cieszyłam też z werdyktu Angelusa, także w ogóle mu przesyłam serdeczne, zresztą on już wie,
Fajnie było, bo się założyliśmy. On mówił mi jakiś czas temu, kiedy się spotkaliśmy, że Olga dostanie Nobla. Ja mówiłam, no co ty, to załóżmy się. No i jak dostałam Nobla, napisał mi SMS-a, wygrałem zakład. I odpowiedziałam mu, że teraz ty dostaniesz Angelusa, że jestem pewna, że książka jest niesamowita. I zaraz, dostałam dosłownie 10 minut po przyznaniu tej nagrody od niego SMS-a. Wygrałaś zakład. Także musimy się spotkać z Georgijem i naprawdę teraz wypić, bo zdaje się, że się o wódkę zakładaliśmy. Bardzo proszę. Nie widzę. A skoro nie widzę, to tak, rzeczywiście, proszę Państwa, wczoraj pan prezydent wręczył dwa klucze, ten symboliczny do bram miasta i ten malutki tutaj, ale jeszcze bardziej symboliczny. On jest bardzo mały, ja Państwu pokażę. Może nie wypadnie. Taki jest. Ale w nim jest wielka siła. I już czytam oświadczenie. I to nie jest tak, jak słyszałem już na mieście, że miasto dało Oldze Tokarczuk mieszkanie. Nie. Zresztą gratuluję tym, którzy mówią takie rzeczy, poczucia humoru i w ogóle. To oświadczenie Państwo wychodząc dostaniecie w formie papierowej. O, jednak, przepraszam cię. Mama. Laureatka Literackiej Nagrody Nobla Olga Tokarczuk postanowiła powołać fundację we Wrocławiu, której celem będzie wspieranie pracy pisarek i pisarzy, tłumaczek i tłumaczy, badania nad literaturą i przekładem literackim, refleksja nad rolą literatury w historii zmian społecznych. Fundacja w zamierzeniu noblistki ma stać się przestrzenią dla międzynarodowej rozmowy o możliwościach literatury w diagnozowaniu świata widzialnego i niewidzialnego, w opisywaniu rzeczywistości, w której niebezpiecznie szybko narastają nastroje ksenofobiczne i nacjonalistyczne, wreszcie przestrzenią dedykowaną rozmowie o sztuce i człowieku jako części natury. Ma stać się miejscem spotkań autorów i tłumaczy z całego świata, zajmować się programami edukacyjnymi, stypendialnymi i rezydencyjnymi. Marzeniem noblistki jest stworzenie ośrodka intelektualnego i artystycznego, który w przyszłości dorówna najlepszym tego typu instytucjom w Europie i na świecie. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, przykładając szczególną wagę do zrównoważonego rozwoju miasta również przez kulturę i literaturę. Szczęśliwy, że to właśnie wrocławianka i honorowa obywatelka miasta otrzymała najwyższy światowy laur przeznaczony dla pisarza Nagrodę Nobla, deklaruje w porozumieniu z fundatorką wsparcie dla tej inicjatywy i aktywne zaangażowanie miasta we wspieranie jej działań. Miasto Wrocław przeznaczy jeden z najważniejszych z punktu widzenia historii literatury we Wrocławiu budynków, Wille Marii i Tymoteusza Karpowiczów przy ulicy Krzyckiej 29 na siedzibę fundacji. Prezydent Wrocławia deklaruje także wsparcie miasta dla funkcjonowania fundacji. Zgodnie z wolą Tymoteusza Karpowicza, jego willa miała posłużyć funkcjonowaniu takiego właśnie Centrum Życia Literackiego i Czytelniczego. Prezydent Wrocławia zdecydował o remoncie willi, tak by spełniała potrzeby instytucji noblistki i jak najszybszemu udostępnieniu nieruchomości na potrzeby działań fundacji. Ze strony miasta Wrocławia rolę strategicznego partnera dla Fundacji Olgi Tokarczuk będzie pełnił Wrocławski Dom Literatury. Nie przewidzieliśmy pytań, jeśli o to chodzi. To wszystko, jak Państwo rozumiecie, dzieje się bardzo w tej chwili dynamicznie, a impact tej idei, która tutaj jest zawarta i tego zaszczytu Olgi dla miasta i niskiego ukłonu miastu przez miasto Oldze, aby spotkać się i stworzyć to, co sobie nazwaliśmy umownie takim literackim Axis Mundi europejskim teraz właśnie we Wrocławiu, będzie przedmiotem osobnej konferencji prasowej pana prezydenta i Olgi Tokarczuk pod koniec listopada. No a teraz bardzo Państwu dziękujemy.